Siemaneczko, z tej strony Tuba, Sony Xperia 1.2, jakość 4K, to samo miejsce, piękne, wychodzimy do góry, jak tam stabilizacja, co o niej myślisz, napisz w komentarzu, czy lepsza, czy gorsza. O, słuchaj, HDR, słońce jest, dobrze, wideo oczywiście jest przed premierowe, czyli jeszcze nie było rozpakowania. Pewnie będzie jutro albo dzisiaj jeszcze. Jak się uda, to dzisiaj. Stabilizacja pięknie. Pamiętaj, że to jest wersja retailowa. Czyli taka, którą dostaniesz, jak kupisz. Wcześniej miałem wersję demo i ona była strasznie rozczęściona. Tu już są 4 nowe aktualizacje. Więc tu jest i włączona stabilizacja cyfrowa. I oczywiście jest optyczna. Dobrze, tak to wygląda. A teraz... O, księżyc. A teraz... zoom, panie kolego. Na księżyc? Czy ja trafię, bo to słabo widać. Trafiłem, zobacz, księżyc. 3 razy tylko. Ale to nie jest koniec, słuchaj. Ten zoom, ja jeszcze się zatrzymam i go zrobię jeszcze raz. Ten zoom to jest z jednego lęza. O co chodzi? Ta aplikacja jest po prostu niedorobiona. Jest aplikacja podstawowa, to nie jest ta Pro, która po prostu na tej aplikacji każdy lens działa oddzielnie. Każdy soczewka działa oddzielnie. Czyli ten zoom jest z jednego. Nie mogę przechodzić między obiektywami. Prawda? To jest dziwne, no to jest flagowiec. No, wszędzie można, w tym nie można. Zaraz ci to zademonstruję, tylko jak to zademonstrować? O, pociąg jedzie. Zobacz. Sama ciuchcia. Gdzie by to zademonstrować? Bo chciałbym w tamtą stronę, ale tu jest świat, tu jest słońce, więc to nie wyjdzie. Więc trzeba by sobie usiąść na spokojnie. Ja sobie usiądę. Zobaczysz sobie, jak jedzie ciuchcia. Pięknie. Pięknie. I teraz na spokojnie. Patrz cały czas, gdzie są... gdzie tutaj jest na przykład... bramka, prawda? To jest normalny lens. Robię telefoto. Jest takie przybliżenie. Ja teraz zmienię na szeroki. Teraz jesteśmy na szeroki. Robię przybliżenie. I to jest tylko tyle. Wracam. Normalny lens. Znowu przybliżenie. Widzisz różnicę? A telefoto lens. I robimy zooma. Jeszcze większy. No ale dalej się nie cofnę. Nie pójdę szerzej. Wróciliśmy do normalnego lęza. Za każdym razem muszę zatrzymywać nagrywanie. I to jest bez sensu. To jest normalnie bez sensu. No ale tak jest. Nie wiem, kto w Sony to wymyślił, ale dobra, no trudno. Mam nadzieję, że to uaktualizuję. Dobrze. Przetestujmy sobie makro. Na przykład, jak myślisz, karetka czy policja? Stawiam na karetkę. Widzisz, karetka. Ten sygnał znajomy. Dobrze. Makro. Tylko w takim słońcu makro... Dobra, teraz jest. Dalej już nie pójdzie. Dobra. Spróbujmy sobie... No, powiem ci, że to nie jest najszybszy software. A ja zabieram się za dalsze testy. A w następnym odcinku spróbujemy wersji Pro. Pociąg Regiokarolinka do stacji Władysław Śląski wjedzie na tor 42 przy peronie drugim. Pociąg Regiokarolinka do stacji Władysław Śląski przez Dębicę, Tarnów, Kraków Główny, Katowice wjedzie na tor 42 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.
tor 42, a ja tu widzę 4. A 42. Nie ma go, ile będę czekał. Robimy Cinematic Experience? Robimy. Girls with the nails done.